Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na moim kanale o aranżacji wnętrz. Niepraktyczne rzeczy w domu, do domu. Niepraktyczne rzeczy, które montujemy czasem podczas remontu. Kiedyś mówiłem, że taki miniserial powstał. To już pomalutku tasiemiec się zaczyna. No co ja na to mogę, że tak dużo ludzi mogą wymyśleć niepraktycznych, problematycznych rzeczy. Zresztą zobaczycie pierwszą rzecz. Według mnie to pobija wszystko, wszystko. No cóż. No więc tych rzeczy jest od groma i abyście ich nie stosowali, chyba że lubicie dużo sprzątać, wkurzać się, denerwować, to nie ma sprawy. Wolność, Tomku, w swoim domku. Dobrze, zanim zaczniemy, jak zwykle, wielka prośba o subskrypcję kanału, naciśnijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. I ta pierwsza rzecz. No jak to ktoś mógł wymyśleć? Zobaczcie. Wygląda ciekawie. Więcej nie powiem, bo według mnie nie wygląda to nawet ładnie. Ale dobrze, wygląda ciekawie. Jak jest nowe. Ale jak to będzie używane przez jakiś czas w normalnym użytkowaniu dzieci, ale nie, nawet jak jeżeli jesteś sam, to sami powiecie, dajcie znać w komentarzu, czy wpadlibyście na pomysł zainstalowania sobie ubikacji z taką szklaną klapą, deską? No deska szklana to chyba nie, klapą. No dobrze, no przecież wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało. No praktyczna porażka według mnie. Tak samo jak punkt drugi. Oczywiście ja staram się szybko wszystkie omawiać. Wy już swoje domysły snujcie dalej. Będziemy pisać w komentarzach i rozpisywać się na temat każdego punktu. Tak? Tak więc kolejna sprawa. Szklana klapa. Jasne. Myślę, że wiele osób odrzuciłoby ten pomysł, ale jakoś bardzo dużo osób nie odrzuca tego pomysłu. Szklane umywalki. Ładnie wygląda? Tak, ładnie. Tamto ciekawie, to już może wyglądać ładnie. Szczególnie jak jest gdzieś tam jakieś kolorowe. Ale tak to już jest, że umywalka służy nam do mycia ciała, rąk, buzi. Często z mydłem nawet myjemy. I to niestety zostaje. Chyba, że taką umywalkę od razu ładnie umyjesz, wytrzesz do sucha. Super. Uważam, że bardzo fajnie wygląda. Wtedy warto, tylko pamiętaj, żeby mieć środki zaraz pod ręką, żeby to wszystko ładnie wyglądało po użyciu. Dajcie znać, bo wiem i znając życie, trochę osób ten film zobaczy i procentowo pewnie ktoś sobie coś takiego zrobił. Czy jeszcze ma taką umywalkę, czy nadal sobie ją chwali, czy jednak się denerwuje. Dajcie znać, bo może ja się mylę. Punkt trzeci. Kiedyś o tym wspominałem chyba przy błędach w aranżacji łazienki, ale tym wcześniejszym sprzed roku, chociaż pewności nie mam. Wanna wolno stojąca. Tak. To bardzo ładnie wygląda. To może być funkcjonalne, praktyczne, jasne, ale jeżeli masz to w małym pomieszczeniu, wciśnięte gdzieś między ściany, a druga rzecz jeszcze wanna wolno stojąca, to jedno, bo jak nie masz małych dzieci, to też jakiegoś wielkiego problemu nie będzie, no bo nie będziesz jakoś za bardzo chlapać, ale kurze z tyłu jednak i tak trzeba wytrzeć. Ale oprócz tego kupujemy, stawiamy wtedy też często wanny, baterię, przepraszam, armaturę wolno stojącą. I to już zawsze musisz umyć, no bo to woda gdzieś kapnie. I weź ty się gimnastykuj, weź ty się gdzieś nachylaj, jak miejsca nie masz. Bo jeżeli ta łazienka jest na tyle duża, że masz dojście do tej wanny i do tej baterii z każdej strony, proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo, ale w bloku to odpada, a w bloku ludzie często sobie montują niestety te wanny, mają ciut więcej miejsca i zastaw się, a pokaż się. Po prostu, no nie, to nie jest dobry pomysł. Po prostu nie idźcie tą drogą. Kolejny punkt to cegła na ścianie w kuchni.
Wiem, że dużo osób, bo w komentarzach pisało, że tak zastosowało sobie, że poleca i tak dalej. Jasne, można, tylko zabezpiecz to. Zabezpiecz to. Ja bym to najlepiej zabezpieczył w dwojaki sposób. Zaimpregnował, to jest takie minimum, minimum. Zaimpregnował, bo jeżeli ktoś oglądał mój odcinek, tutaj on jest, co położy na ścianę w kuchni, to tam pokazałem, jak wygląda cegła niezaimpregnowana i leciutko poplamiona. Tam chyba dałem jakiś sos magii. Nie do wyczyszczenia, po prostu nie do wyczyszczenia. Warto zobaczyć ten odcinek, jakie materiały się sprawdzają, jakie nie, na ścianie w kuchni. Tak więc to jedno. Druga rzecz, na 100%, gdybym chciał, bo cegła ładnie wygląda, gdybym chciał dać, to zabezpieczyłbym jeszcze szkłem. Szybą. Szybą na dystansach, tak, żebym zawsze mógł odkręcić, bo ta szyba też może się pobrudzić, kurz nalecieć tam, żebym mógł to odkręcić gdzieś, przetrzeć, wymyć. Ale wtedy mam święty spokój. Wtedy wiem, że na pewno no, nic się nie stanie takiego, że ta cegła się zniszczy. Po chlapie, no, skarka, zacznie coś kipieć, tak, poskakiwać zupa krem na metr do góry, na cegłę padnie i... A tak, to macie zabezpieczone, zaimpregnowane i szybą zasłonięte. Następny punkt. Była kuchnia, idziemy do łazienki. Bardzo wiele osób chce minimalistyczne takie łazienki. Okej, okay, fajnie, te szyby walk-in, jak są dłuższe, to fajne. Jak nie, to też nie jest to takie super. Ale tak minimalistyczne chcą, że albo nie dadzą sobie półeczek w kabinie prysznicowej, albo na złej wysokości. No, coraz bardziej starszy jestem. No. No stary, starzeję się i schylać się na dół nie chce mi się już. Dlatego według mnie powinna być półka w kabinie prysznicowej. Powinniśmy ją dać na takiej wysokości, żebym ja tutaj miał miejsce. Nie uderzał się tą półkę, bo niestety nieraz te kabiny są po prostu nie za duże. Dlatego ona powinna być ciut wyżej, żebym ja sobie tą rękę lekko tylko podniósł i wziął dany szampon czy płyn do kąpieli, tak? Warto, ewentualnie robiłem coś takiego i to też się sprawdza. Półeczki, często to robiliśmy, murowaliśmy z płytek gipsowo-kartonowej, wykonywaliśmy tak i płytki na to. Wysokie na 40 cm, szerokie tam na 10-15 i wtedy to było już jako półka, a druga rzecz, można było na tym usiąść. I to też sprawdza się. Jak jesteśmy w tej kabinie prysznicowej, to kolejny punkt, niepraktyczny, deszownica. O deszownicy już kiedyś mówiłem, że bardzo dużo osób montuje tą deszownicę, bo super, deszownica, sam mam deszownicę zamontowaną i ją używam bardzo, bardzo rzadko. Ale dobrze, jedni są zwolennikami, drudzy nie. Okazuje się, że jest jednak bardzo dużo takich ludzi, co nie używają tych deszownicy mimo zainstalowania, ale jak już ją zainstalujesz, to zainstaluj ją na odpowiedniej wysokości. I nie, że ty masz 175 cm, to dasz sobie na 190 cm deszownica. A jak przyjdzie sąsiad, bo u niego jest problem, remont i musi się wykąpać, no to trzeba go ugościć. Czym chata bogata? No ale jeżeli on ma 2 metry wysokości, no to jak on tam stanie? Nie, 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 nie. Taka deszownica powinna być te 205 cm, 210. 195 jasne, nadaje się, ale tak jak mówię, co będzie, jeżeli ktoś z rodziny przyjedzie wyższy, ty się wykąpiesz, a on się będzie wkurzał. Następny punkt. Często robiąc wannę w łazience, obudowujemy ją płytkami. Fajnie, okej. Okay. Dobrze, zapraszam do odcinka o błędach w aranżacji łazienki, bo tam na ten temat też jest kilka słów, ale dobra, nie o tym teraz chciałem powiedzieć. Jeżeli obudowujemy płytkami, to zwróćcie uwagę, czy ta obudowa, te płytki nie wystają ponad wannę. Bo to jest bardzo ostry kant. Wiadomo, że ta wanna jest mniej więcej na 60 paru centymetrach i uderzyć się, au, no boli, boli. Pomyślcie, jeżeli macie akurat tak, że wchodzicie, jest wanna gdzieś w miarę blisko, wąsko jest, to nieraz nabijecie sobie siniaka. Nie warto. Szkoda nóg. I ostatnia rzecz, jak jesteśmy w tej łazience, mówiłem, będę mówił i mówię teraz, czarne płytki. Kto miał rękę w górę, to wie, o czym ja mówię, jaki to jest ból,
czarne, a jeszcze później polerowane płytki. Jak na tym wszystkim wszystko widać. Nie, nie polecam, jeżeli naprawdę nie chcecie się nadenerwować, nawkurzać, to bardzo ładnie wygląda, no ale jest niepraktyczne, a o tym jest cały ten odcinek. Dajcie znać, co według Was jest jeszcze niepraktyczne. Dajcie znać, jak Wam się deska podoba z ubikacji szklana. Deska szklana, no tak. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, dajcie łapkę w górę, zapraszam do siebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć. Jeżeli uważasz, że warto, to wesprzyj mój kanał i zostań moim mecenasem. Link do Patronite w opisie. Dziękuję.